Cześć, to Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld. Dobra, słuchajcie, plany na dzisiaj jakie są? Plany są takie, że będziemy pewnie kończyli mur, w tym sensie, że wymienimy go na kamienny, tak mi się wydaje. Plus, zrobimy ciepłe ubrania na pewno, bo temperatura spada nam już hardkorowo. I myślałem też o tym, żeby jakoś zacząć produkować może rośliny wewnątrz, chociaż... Jakieś tam dziwne są ograniczenia, jeśli chodzi o to, jakie rośliny można uprawiać, także tutaj się zastanowimy do końca. Na razie chciałbym przede wszystkim wybudować generator geotermalny tutaj. Szkoda, że wchodzi nam na naszą ścieżkę do chodzenia, no ale niestety nic na to nie poradzimy w tym momencie. Niestety nie przesuniemy tego, ani nic innego też nie przesuniemy, także jesteśmy zmuszeni po prostu żyć z czymś takim. Okej, sprawdźmy, jakich cegieł ile mamy. Najwięcej chyba mamy piaskowca. Marmur, szczerze mówiąc, wolałbym oszczędzić do czego innego, także możemy sobie zrobić spokojnie. Tak, struktury. Przyspieszę grę. Ściana i z piaskowca. Pyk, 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 pyk. Uff. Byśmy chcieli stworzyć kopię tutaj. To sobie rozbierzemy. I myślę, że co tutaj akurat już wewnątrz, myślę, że pociągniemy te mury z tego. No bo na zewnątrz trochę nie ma sensu, chociaż... Pyk. Dobra, niech będzie. Light destroyed by construction. No tak. Aha, tutaj wykopaliśmy sobie, tak, żeby oni nie mieli gdzie się ukrywać. No i bardzo dobrze, myślę, że dokończymy w pewnym momencie... O. Prośba karawany. Zobaczymy, co od nas chcą. Kto chce od nas co? Prośba karawany. Pobliska osada, Basculo kontaktuje się z tą w celu złożenia specjalnej oferty handlowej. Chciałaby zakupić patch leather. Rdzeńców procesów. Cokolwiek to jest. Mały rdzeń AI mieszczący niską klasę supersona specjalizującą się w technologii nauczania. Po użyciu sztucznej inteligencji nauczy się jednej technologii, której nie znasz. Nie wiem, czy to się nam szczerze mówiąc opłaca. Patch leather. Pyk, 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 pyk. Ty kopiesz, tak? Bardzo dobrze. Tu już wybudowaliśmy. Pewnie przydałoby się te światła odbudować. W pewnym momencie akurat mamy dużo tego, dużo żelaza, to możemy spokojnie budować te światła. Co robi Lorn? Aha, Lorn buduje generator geotermalny, a Data tutaj kopie te. No tak, te pola w ogóle... Rozumiem, jest wrześciernik, także już niestety nie możemy sadzić roślin. Przyspieszmy troszeczkę. Wszędzie mamy ogrzewanie, tak? To dobrze. Tak mi się wydaje. Tak, 20 stopni. Tu jest jakoś zimno, bo wchodzą i wychodzą. Można by też pomyśleć o jakimś takiej śluzie jak tutaj, ale bez przesady. Nie będziemy jakoś wybredni. Włosak diabelski. Dobrze. Trochę to jest nieprzydatne nam w tym momencie. Dlatego, że no i tak jest za zimno, żeby cokolwiek sadzić. Aha. Chciałbym chyba zbudować drugie pomieszczenie na baterię. Tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Może w bazie? Tutaj. Struktury. I teraz tak. Bateria. Ile by zajmowała? Gdzie to jest? Pyk, pyk, pyk. Zasilanie. Bateria. Dwa zajmuje. To zastopujmy sobie. Chociaż czy można by zrobić na przykład przełącznik? Przełączę albo wyłączę zasilanie. Więc ja chciał zrobić takie zapasowe zapasy energii. Czyli powiedzmy zrobiliśmy coś takiego. Byśmy sobie wrzucili przełącznik, a przewód elektryczny byśmy... poprowadzili jakoś tak, czy coś? Nie, trochę bez sensu.
Wrzućmy na dwójeczkę i ja pomyślę jeszcze. Anuluj. Anuluj. Teraz tak, tu byśmy zrobili przełącznik. Tu byśmy zrobili przewód. Tu byśmy zrobili baterię. Ściana ze skały łupkowej. Nie, nie, nie. Z tego bym chciał. Z piaskowca. No i git. To już jest zrobione. O Jezu, czy to śnieg? Śnieg. To ciekawe. Sam jest Karibu z jakiegoś powodu postanowił tutaj przyjść. Tu byśmy chyba chcieli w zleceniach pyknąć. Aha, odzyskaj metal z odpadów ciągle. No to powinno działać. Sprawdźmy, jaki mamy wildlife w ogóle. Czy przyszły jakieś ciekawe dinozaury? Nie, nic nie przyszło. Moglibyśmy upolować indyki, takie rzeczy, które się nie zemszczą na nas z powrotem. Pyk. No i git. Tam, tam. Tam, tam, taram. Stwórzmy kopię. Zróbmy tutaj nowy pokój. Już na wszelki wypadek. 15 stopni. Oj, to trochę chłodno. Dobra. Ta kukurydzka rodzaj nie rośnie, bo z tego zezwali na zasiew. Nie, nie chcemy zezwalać na zasiew. Tutaj tak, ale rozumiem, że nie sadzicie z jakiegoś powodu. Nieodpowiednia temperatura, ale drzewa rosną w takiej temperaturze naturalnie, więc... Uspokajająca fala, super, chociaż z drugiej strony nie jest tak, że bardzo potrzebujemy poprawiać nastrój naszych kolonistów. Widzę, że jest dużo też kolonistów nieaktywnych, nie ma się nic do roboty. Ja wam zaraz coś znajdę. Czy to jest woda? Mokradło, ojejku. Wykopmy najpierw tak i tak. Z tym mokradłem to potem pomyślimy. Chciałem tutaj wyrównać miejsce pod jakieś budynki, żeby było jakoś tego. Bardziej kwadratowo w każdym razie. Mniej nieregularnie. Pyk. Jezu, ile małych zwierzątek tutaj się postanowiło za naszymi murami zadomowić. Stwórz ten i stwórzmy tutaj. Badania ukończone. Włosak diabelski. Wyśmienicie. Teraz chyba chcielibyśmy kowalstwo, żeby pójść potem w te badania tutaj na dole. Aha, stwórz kopię, pyk. Dobra, kto jeszcze potrzebuje ciepłych ubrań? Gajnen, z jakiegoś powodu ty odmawiasz sprzęt... Kurtka. No to kurtka to jest ciepłe ubranie, chyba z tego co rozumiem. Płaszcz, kurtka. To może bym cię zmusił, Gajnen, kurtkę z syntetycznego, żebyś założyła. Chwila. Czemu ściągnęliście izolacja chłód 17 stopni? Czemu ściągnęliście swoje kurtki przypisane? Które były z włosaka diabelskiego, czyli teoretycznie są lepsze. Założyliście kurtki ze skóry. Gajnen, coś mi tutaj nie pasuje. Spróbuj założyć to. Sprzęt, minus 10, minus... okej. Czy po prostu jesteś izolowana, że tak powiem, ale tego. Ale na za niską temperaturę. Potrzebny materiał. Aha, tak, bo potrzebujemy futra. Żeby te czapki zrobić. Czy moglibyśmy zrobić jakieś ubrania? Melonik, na przykład kapelusz. Melonik, sprawdźmy chwilę. Szczegóły.
Eleganckie naczycie głowy, przypominające wielkomiejski, bogaty styl życia. Zwiększa wpływ na innych. Aha. Izolacja. Nie wiem, co do końca, co to znaczy. W każdym razie musimy te czapki zrobić zimowe. Tak, tutaj chcemy to naładować i jak to naładujemy, to przełączymy zasilanie, żeby nie było podłączone do sieci. Wtedy będziemy mieli, ile tych baterii to jest? 6-7 baterii pełnych energii na chwile kryzysowe. Wykopiecie tutaj, tak? Ideolo. Dobra, tutaj troszkę skwadracimy tę całą sytuację. Chyba nie będziemy budowali jakiegoś budynku specjalnego na ten geotermalny generator. Przecież to nie ma sensu. A zastanówmy się nad tym killboxem. Czy... No tak, przeciwnicy no szli pewnie tędy po moście. Zakładam, że nie będą... A tak. A group of outlanders from na naturalistyczny sojusz of Stinum have arrived nearby. Będą cię za chwilę atakować. Żona kolonista Picard. To ciekawe. To musi być jakiś dziwny timeline, w której Picard ma żonę, która jest na planecie Rimworldowej. Czy my mamy dla was wszystkich broń, macie, tak? Ty masz broń, ty masz sami. Gainen, Crusher, jak rozumiem, nie ma broni, no ale to akurat okej. Okay. Służba i defensive positions. Lorn, jak rozumiem, nie ma swojej pozycji. A musimy i tak zmienić te defensive positions. Sami, Picard, Riker, LaForge, Crusher, nie. Zobaczymy, gdzie przejdą. Ok. Defensive positions. Super. Crusher, ty wejdź do środka. Nie ma sensu, żebyś stała tego. No i gdzie są ci? Wow, Crusher, dlaczego tak wyszłaś daleko? Ciekawą rzecz zrobiłaś, naprawdę. Czyści trash. Wiesz co, ja na przykład chciałbym, żebyś jednak stała tutaj w miejscu. Niewielkie ryzyko załamania, tak, no pewnie stoją na mrozie. Zaczynają atak. Tu, tu, tu. Od razu lepiej, jak się nie mają za czym ukryć. Nice. No to łatwo było. Łatwo nam poszło. Rozumiem, Picard będzie teraz smutny, bo zabił swoją żonę. Moja żona Hitomi nie żyje. To bardzo naprawdę dziwny timeline. aha, May? Uwięźmy May. Te postacie chcielibyśmy odbronić i ich itemki też oczywiście, to sprzedamy je potem, pyk. Sprzęt jaki ty masz? Futro? Nic ciekawego. W każdym razie. Kopię marmur. Nie wiesz co, daj to na ciebie inne zadanie. Rozbierz, zajmij się przenoszeniem. Rozbierz, zajmij się przenoszeniem. I Lorn też. Rozbierz, zajmij się przenoszeniem. No i już macie zadania. Przepraszam. Crusher, możesz już się zająć tym, co tam chcesz. May, sprawdźmy, jakie masz tego. 15 rzemieślnictwa. Wow! Naturalista. Okej, czyli lubisz chodzić bez ubrania. Nie.
Sądzisz, że bioniczne części ciała są nieetyczne? No, okej, może być. I pracowita. Super postać w ogóle. Super postać. Więzień 50. Nie, 27 masz tego. No to co? Rozmowa i rekrutacja. Jak najbardziej chcielibyśmy cię przejąć na naszą stronę. Śmiertelna choroba. Crusher, idź. Zajmij się leczeniem. Jak najszybciej. Idzie. Możemy cię uwięzić? Choroba, infekcja. Mel, jak rozumiem, to Crusher zaraz się zajmie. Chwila, sprawdźmy. Postać, walka, wręcz gotowanie. Nic ciekawego, tak naprawdę. Dobra. Data... Nie, nie szukaj celów, tylko kop marmur. A Matias niech sobie idzie, tak naprawdę cię nie potrzebujemy. Skoro uważasz, że jesteś w stanie przetrwać sam, a masz futro, to bez przesady. Wildlife, czy są jakieś... skóra gazeli, to ciekawe. Sprawdźmy, jakie rodzaje futra w ogóle są. Szczegóły. Włókno megalenisce, alpaki, wielbłąda, włosak diabelski, włókno syntetyczne. Nanowłókno. Ok, czyli naszą jakby... O! Ktoś zbudował bałwana, to ciekawe. Czyli naszą nadzieją tak naprawdę jest to, że albo przyjdą mawoły, albo uda nam się oswoić tego megaleniwca. To w sumie byłoby ciekawe. Dobra, spróbujmy to zrobić. Osoby bezczynne, niewielkie ryzyko obawania, śmiertelna choroba. Kto ma najwięcej zwierzęcych? Praca, treser, crusher. Postać. 10. No dobra, no choć akurat crusher to jest najgorsza postać, którą mogłoby zaatakować megaleniwce. Postarajmy się oswoić to zwierzę. Chociaż nie, bez sensu. Nie macie co robić, no to już wam znajduję zajęcie. Kop i tutaj chcielibyśmy dalej wykopać. Pyk. Gość. Kolonię odwiedza scout z Debiałe Dolina Sprzysiężenie. Ona nazywa się bla bla bla. No i fajno. Tutaj tak naprawdę już moglibyśmy zrobić pierwszą linię obrony. Strukturę z, powiedzmy, jakich mamy cegieł. Czarnych, to zróbmy z tych czarnych. Skały łupkowej. Zrobilibyśmy coś takiego. Pyk, ale to nie wszystko. I teraz tak. Jakby to zrobić? Może taki korytarz. Pyk. Jakby to teraz albo na przemian, że tu będą drzwi, a tutaj będzie przejście i będą pułapki. Może tak będzie lepiej faktycznie. Anuluj. Anuluj. Myślę, że jedne drzwi dla naszych kolonistów wystarczą. Struktury. No to jest zbyt daleko, żeby się kryli za tą, żeby to stanowiło osłonę dla wrogów. Myślę. Może będą mieli snajperki, no ale to zanim oni będą mieli snajperki, to jeszcze dużo czasu minie. Okej, czy możemy przyspieszyć i zróbmy tak. Obrona i pułapka. I pułapkę też zrobimy ze skały łupkowej. Pyk, 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 pyk. Natrafiliśmy na sprasowane komponenty. Wow, praise the miners. Nice. To jest coś, czego zawsze brakuje potem. O, nie można jednej obok drugiej umieszczać? To ciekawe. Mal, ty dalej masz śmiertelną chorobę? Infekcja. Crusher, nie możesz jej wyleczyć? Nie możesz.
Użyjmy lepszych lekarstw dla niej. Naprawdę chciałbym mieć postać, która ma 15 kraftowania. Okej, to możemy przełączyć. Pyk. Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie zaraz. A właśnie, nasze pieski. Mamy przecież zwierzęta. Jednego pieska ma. Postaramy się go wytrenować. Noszenie, ratunek i posłuszeństwo. Git. Wypuszczenie raczej nie jest mi potrzebne. Budujesz pułapki, Lorn. Super. Myślę, że nie, tutaj to chyba zbyt wąskie przejście jest, żeby to zrobić. Tutaj można by pomyśleć o zrobieniu jakiejś drugiej warstwy ochrony. Na wszelki wypadek, gdyby komputer czasem lubi i tak bezmyślnie atakować jakieś mury. Szalone zwierzęta. Oh no, zobacz miejsce. I co to jest? Szalone karibu. Ajajaj. Worf, pod broń. Nice. Co ci stało? Siniak. Tego się nie umiera. Badanie ukończone. Kowalstwo. Super. To teraz obróbka maszynowa. Badania. Pyk. Sami mam obsesję na punkcie jedzenia. No i dobrze. To sobie jedz. Lorn, ty zajmij się przenoszeniem karibu. Przy okazji od razu. Jakim tym? Dwa były szalone karibu? Worf. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jezu, jak ja nie lubię tych randomowych zwierząt szalonych. Kurde. Fuck, no. Jesus, głupie karibu kosztowało nas dejtę. No, jeez. Oh. No nie ukrywam, że jestem troszkę niezadowolony z tego obrotu sytuacji. Ajajaj. No nic. Życie toczy się dalej, ale musimy pomyśleć, jak teraz odkupić Dejtę. Musimy zacząć jakieś itemki kraftować na sprzedaż. Ajajaj. Dobra, zróbmy stół tego. Produkcja stół rzeźbiarza. Pyk. To zawsze jest przydatne i te rzeźby całkiem nieźle schodzą. Riker, z tego co pamiętam, miał troszkę artystyczne zacięcie. Gdzie to jest? Rolnik, artysta, tak. Picard, Riker, na dwa ci ustawimy. Postać, niewielkie ryzyko załamania, bla bla bla. Artystyczne na 4 masz, to mało, szczerze mówiąc. Gainen ma 8, aj, no to faktycznie. Grupa podróżników. To są roboty, jak rozumiem. Kurde, no głupie karibu, ale te droidy faktycznie są strasznie, że tak powiem, łatwe do zniszczenia. Czy możemy w ogóle wieżyczki budować? Nie możemy jeszcze. Rozumiem, że to jest badanie. Gdzie to jest badania? Ba, ba, ba.
główne i wieżyczki obronne dopiero tutaj. No to musimy pocisnąć w tę stronę. Na co tutaj nie trafiliśmy? Na razie nic. No i macie co robić, także nie każę wam kopać dalej na razie. Chociaż oczywiście fajnie byłoby zbudować tutaj jakieś pomieszczenia, że tak powiem. Tu moglibyśmy, szczerze mówiąc, wykopać coś bardziej kwadratowego. To musimy przejąć. O, nie da się zaznaczyć od razu wszystkiego, niestety. Pyk, pyk, pyk. Przejmij. Mam nadzieję, że tutaj nie jest jakiś Ancient Danger czy coś. Kurde, nasza Data nam umarł. Nie ukrywam, że to smutny czas. Goście opuszczają. Aha, rozumiem, że poprawiły nam się. Odkryto obszar. Ancient Danger. Mamy 20 plus 24. Nice. Niedługo nam się poprawią jeszcze bardziej stosunki z nimi. Przejmij i rozbierz. To jest nam zupełnie niepotrzebne. Meteoryt. Z Jadeitu. Wow, nice. To mi się podoba. Vein Miner, pyk. Kapsuły transportowe. Chwer. Nic nie widzę. Zbyt oddalony miałem ekran chyba. Nie widzę żadnych kapsuł transportowych, szczerze mówiąc. No trudno. Coś, jakiś myśl miałem, zanim te kapsuły transportowe się pojawiły. Coś konkretnego bardzo chciałem zrobić, niestety już nie pamiętam. Tam, tam. Myślę, że tutaj moglibyśmy raz troszkę powiększyć tę strefę, a dwa moglibyśmy zbudować półki, szczerze mówiąc tutaj. Mel, ty już widzę, że się ten uzdrowiłaś. Więzień Resistance Remaining. Aha, czyli Reduce Resistance. Na razie trzeba pyknąć. Praca. Riker, strażnik na jeden masz ustawiony, tak? No to dobrze. Jak tam stoimy z jedzeniem? No, troszeczkę już nam się te nasze składziki jedzenia powoli kończą. Wildlife. Czy możemy coś upolować? Jelenie. O, wyśmienicie. One nie mają szansy na to, żeby się na nas obrazić, także super. No dobra. Dobra, dobra. Wy sobie kopiecie, super. Marmur. Mamy dużo marmuru. Mogliśmy zacząć coś budować z niego. Pytanie tylko, co? Może zejść do pokojów. Stolik nocny, super. Stolik nocny z marmuru. Okej, okay, zobaczymy ile nam zostanie po tym. Swoją drogą, brat Data chyba się Lorn nazywał, a nie Lorn. Tak jak teraz o tym myślę. Mogę to w sumie łatwo zweryfikować, ale głód. Sam jesteś głodny, to idź coś zjedz. Są jeszcze dwa posiłki. Przyjęcie, wow! Właśnie tutaj, że tak powiem, w sali jadalnej tak zwanej mogliśmy coś zbudować. Z
futra warga? Mamy futra warga? Nie mamy. Mamy strasznie dużo skóry. Gazeli. Gdzie by wybudować jakieś fotele? A przede wszystkim chcielibyśmy to zrobić, wycieraczki. Dobra, też widzę, że w niektórych miejscach nie ma podłogi. Na przykład tutaj z jakiegoś powodu. Tu też nie ma. Moglibyśmy spróbować coś z jadeitu zrobić. Na przykład co? Stół, ale stoł już mamy. Dach się zawalił, o nie! Daliśmy radę. Nie pokazuje mi, że jest na zewnątrz. No i super. Dobra, słuchajcie, jakaś informacja nam wyskoczyła. Obróbka maszynowa. Super, skończyliśmy badania i też może skończmy odcinek w związku z tym. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.